Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Przysiółek Pcimdziały to wyjątkowo malowniczo położone miejsce. Miejsce oddalone od centrum Pcimia o kilkanaście kilometrów. Miejsce, które cieszy się dużą popularnością turystów wędrujących na urokliwe kudłacze. Nie bez kozery zatem kilka lat temu narodził się pomysł, aby to właśnie tutaj powstała strażnica podlegająca Ochotniczej Straży Pożarnej w Pcimiu. Po efektywnych staraniach zarówno strażaków, jak i władz gminy Pcim inwestycje udało się zrealizować, a 14 października bieżącego roku poświęcić i oficjalnie oddać do użytku. Można powiedzieć, od 2009 roku, kiedy poprzedni wójt Daniel Obajtek rozpoczął to dzieło, my dzisiaj to kończymy. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. I tak jest również w tym przypadku. My w czasie naszej pracy, w czasie tego naszego podejścia do tematu przeciwpożarowego, do tematu bezpieczeństwa, ja jako wójt, radni tej kadencji, postawiliśmy sobie to zadanie, ażeby ten budynek oddać, ażeby ten budynek wreszcie mógł służyć mieszkańcom, mógł służyć podniesieniu tych standardów i podniesieniu bezpieczeństwa nie tylko tej okolicy tutaj działów, ale całej naszej gminy. Dziękuję przy tej okazji za wsparcie osobom, które najbardziej angażowały się w tą sprawę od samego początku. Chciałbym tutaj po raz kolejny wymienić pana prezesa Jana Druzgałę. Chciałbym wymienić przede wszystkim druhów tutaj z działów, którzy przez tyle lat pomagali w tej sprawie, przez tyle lat w tej sprawie zabiegali o pozytywne decyzje naszego samorządu, no i w końcu się doczekali. Dzięki wójtom gminy Pcim dostaliśmy dofinansowanie do budynku, do sprzętu. Dostaliśmy Mitsubishi, które jest na szybkie reagowanie, jest bardzo samochód aktywny. No i przede wszystkim dzięki tu społeczności, która pozwoliła nam na tych miejscach wybudowanie tego, bo to było spółki. No i tak się to wszystko zaczęło. Myślę, mamy finał dzisiejszy taki, jaki jest. Także chyba każdemu miło, że budynek powstał. My są zadowoleni jako strażacy. Trochę zwątpienia było, ale i nadzieja umiera ostatnia. O słuszności budowy remizy na działach przekonani byli także mieszkańcy sąsiednich przysiółków, którzy, kolokwialnie mówiąc, ze strażakami pod ręką będą czuć się zdecydowanie bezpieczniej. Czy pani zdaniem to dobry pomysł, aby właśnie w tym miejscu była strażnica? Pomysł, aby w tym miejscu powstała właśnie ta strażnica, która powstała. Bez względu na to, że nawet tych mieszkańców tu jest bardzo dużo, a coraz więcej ten przysiółek tutaj się rozbudowuje, coraz więcej gości tutaj na ten przysiółek przyjeżdża. Więc z tego jesteśmy nawet dumni, że ta strażnica tu powstała. Usytuowany około 650 metrów nad poziomem morza obiekt nie będzie służył tylko do magazynowania sprzętu przeciwpożarowego. Jakieś imprezy, tak żeby służyło społeczeństwu, strażakom, no i może i gościom. Przy okazji otwarcia nowej remizy odznaczono zasłużonych dla jednostki strażaków oraz wręczono pamiątkowe statuetki tym, którzy przyczynili się do jej powstania. Będzie tutaj stacjonować? Ja myślę, że nie więcej niż dwie sekcje. To jest 12 strażaków, myślę, że młodzież, ale to ogólnie mamy straż w Pcimiu, która ma ponad 200 strażaków, także wspólna inicjatywa, wspólne działanie. Jakie przysiłki będą zabezpieczone? Przede wszystkim szlaki turystyczne, no i szybkie reagowanie, jakby się coś działo w pobliżu. Jesteśmy na miejscu, tak żeby każdemu na czas dojechać. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. To nieśmiertelne hasło z pewnością wybrzmiewać będzie w nowej remizie OSP Pcim oddział działy.